Cześć, witam Was w 13 odcinku historii winylem pisanej. Dzisiaj będzie m.in. o tym, że na polskiej scenie również zdarzała się abstynencja od alkoholu oraz o tym, że piękny dzień, ten najpiękniejszy dzień, nie dla wszystkich jest zawsze taki sam. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta The Most Beautiful Day zespołu Exodus. Została nagrana i wydana w roku 1980. Jest to płyta, którą można zaliczyć do tak zwanego nurtu rocka progresywnego. W związku z tym warto może parę słów powiedzieć, co się wtedy działo na scenie progresywnej. No, działo się w sumie nie najlepiej. Genesis już od jakiegoś czasu było w trzyosobowym popowym składzie i akurat w roku 80 wydali swoją płytę Duke. Yes grali bez Johna Andersona, w 80 roku wydali płytę Drama. Natomiast dla mnie największy zespół progresywny, czyli King Crimson, wtedy nie istniał. Honor próbował ratować zespół Pink Floyd, bo jeszcze w 79 roku wydali płytę The Wall. Jedną z najbardziej znanych, jedną z najbardziej ikonicznych w historii muzyki rockowej w ogóle. Ale tutaj też nie ma się za bardzo z czego cieszyć, ponieważ jest to płyta, która właściwie podsumowuje działalność Pink Floyd w całym składzie. Po niej nagrali tylko jeszcze jedną płytę, w której grali razem Waters i Gilmour, a potem drogi tych dwóch panów rozeszły się jak dotąd na zawsze. W roku 79 powstał neoprogresywny zespół, czyli Marillion, ale jego historia miała się tak naprawdę dopiero zaczynać. Dlaczego wybrałem ten zespół i tą płytę? Po pierwsze, jest to pierwsza taka rockowo-symfoniczna płyta w historii polskiego rocka. Po drugie, zespół Exodus jest przedstawicielem, jednym z trzech przedstawicieli nurtu muzyki młodej generacji, który, choć trochę zapomniany, ma bardzo ważną, choć krótką kartę w historii polskiego rocka. Zespół Exodus powstał w roku 1976. Wyłonił się z dwóch składów, Twarzą do Słońca i Źródło. Co ciekawe, zespół Źródło, w którym grał m.in. Andrzej Puczyński, już wtedy dysponował nowoczesnym, zachodnim sprzętem. Zaskakujące, ale była to świadoma decyzja zespołu, który pieniądze z koncertów nie wydawał, tak jak to zwyczajowo było właśnie, na alkohol i na rozrywki, chociaż PRL główną rozrywką był alkohol, tylko założyli się na taką spółdzielnię i w tej spółdzielni odkładali pieniądze na sprzęt. W tamtym czasie mieli próby razem w jednej salce z zespołem Dzikie Dziecko Zbigniewa Hołdysa. No, ci mieli zupełnie odwrotne założenie, więc pieniądze wydawali na ten alkohol, a sprzętu zazdrościli chłopakom ze Źródła. Sam Andrzej Puczyński przyznaje, że Exodus zaczął się wtedy, kiedy on i jego brat Wojciech rozpoczęli współpracę z Władysławem Komendarkiem. Dzisiaj ikoniczną postacią, jeżeli chodzi o polską muzykę elektroniczną i szeroko pojęte instrumenty klawiszowe, różnego rodzaju syntezatory i tym podobne sprzęty. Ciekawe jest to, że nazwę Exodus dla zespołu wymyślił niejaki Jacek Sylwin, czyli dziennikarz Polskiego Radia, który kolegował się, czy nawet przyjaźnił z Puczyńskim. Puczyńscy z kolei wymyślili dla Jacka termin muzyka młodej generacji, który miał stać się nazwą nurtu w muzyce rockowej, który został uruchomiony mniej więcej w roku 77 i trwał przez kolejne 3 lata. Znajomość Puczyńskiego z Sylwinem spowodowała, że kiedy uruchomili projekt MMG, no to Exodus zaczął grać. Zdobył ogromną popularność, grali mnóstwo koncertów. Druga ważna znajomość, jaką mieli Exodus, to była znajomość z Andrzejem Pawłem Wojciechowskim, dziennikarzem radiowym, który prowadził m.in. Studio Gamma. Wtedy, pod koniec lat 70. pojawiła się taka koncepcja, aby do
studia radiowego, zapraszać zespoły, które będą wykonywać muzykę na żywo. W związku z tym Wojciechowski potrzebował takich zespołów. Jednym z nich był Exodus. Ale jednocześnie Exodus miał już wtedy nagrania, które Wojciechowskiemu bardzo się podobały i które puszczał na antenie. Bardzo pomogła też znajomość z Andrzejem Poniatowskim, dawnym perkusistą zespołu Klan. On po rozpadzie zespołu wyjechał do Szwecji, tam zarobił trochę pieniędzy i kupił sprzęt nagrywający, który potem zamontował w przyczepie kempingowej do Fiata 126P. Dzięki temu miał mobilne studio nagrań i mógł nagrywać zespoły zarówno na ich próbach, jak i na koncertach. W ten sposób Exodus zdążył zarejestrować cały swój materiał, który potem mógł dostarczać Wojciechowskiemu, który ten puszczał na antenie radia i w ten sposób zdobywa coraz większą publiczność dla chłopaków z Exodusu. Lata 77-79 to okres intensywnego koncertowania zespołu Exodus. Po pierwsze brali udział we wszystkich flagowych imprezach MMG z Pop Session na czele w Sopocie. Brali też udział w Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu. To był taki z kolei festiwal, który był organizowany przy okazji Targów Poznańskich. I tam również zapraszano zespoły rockowe z innych krajów demokracji ludowej. Między innymi przyjechał w jednym roku Bielodugme, mega gwiazda rocka jugosłowiańskiego, w której liderem był Goran Bregowicz, bardzo znany dzisiaj i popularny w Polsce. Zespół wyjeżdżał za granicę, Związek Radziecki, Węgry, ale też supportował w Polsce glam rockowy zachodni zespół The Rabbits. Niezapomnianym dla Puczyńskiego koncertem był występ na Rockin' Jamboree. To była taka dodatkowa impreza przy okazji Jazz Jamboree skierowana dla fanów muzyki rockowej. Niezapomniany był koncert dlatego, że w trakcie grania włączono im prąd. Okazało się, że zespół po prostu grał dłużej niż przewidziano i postanowiono zakończyć koncert za nim. Po wydaniu 3 singli w marcu 1980 roku Exodus wchodzi do studia w następującym składzie. Andrzej Puczyński, gitara elektryczna, 12-strunowa gitara, ale też wokal. Wojciech Puczyński, gitara basowa, również wokal. Paweł Birula, wokal. Zbigniew Fyk, perkusja, perkusjonalia. Władysław Komendarek, instrumenty klawiszowe, syntezatory, organy, wszystkie te kosmiczne dźwięki, które gdzieś tam słychać w tle. Zespół wszedł do studia perfekcyjnie przygotowany, także nawet suite The Most Beautiful Day nagrali w miarę szybko i sprawnie. Co ciekawe, aczkolwiek to jest taka smutna ciekawostka, ten utwór nagrywali dokładnie 14 marca 1980 roku, czyli w dniu, kiedy spadł samolot, w którym lecieli Polacy z Nowego Jorku do Warszawy. Była to jedna z największych katastrof lotniczych w historii polskiego lotnictwa. W tym samolocie właśnie zginęła Anna Jantar, bardzo znana, popularna wokalistka, matka Natalii Kukulskiej. Całość zaczyna utwór Ci Wybrani. I za początek to są syntezatory i solo na gitarze. Potem dynamiczny riff i charakterystyczny wokal Birula. Całość pokazuje, że rzeczywiście chłopaki z Exodusu wiedzieli, o co chodziło w progresywnym graniu. Zazdrościmy tym, którzy własne chodzą ubrani, lecz w zasadzie czy warto, czy to warto być tym wybranym. Opady deszczu wprowadzają drugą część, czyli utwór Stary Noe, który początkowo jest balladą akustyczną. Tutaj prym wiedzie 12-strunowa gitara,
No i ten wysoki, Andersonowaty wokal Birula. Pada już 40 dni. Szary mrok okrywa ziemię. Ciekawe dźwięki tak w tle kładzie komendarek na swoich syntezatorach. Drugi na płycie, Złoty Promień Słońca, to utwór dynamiczny, z dużą ilością syntezatorów i już takim najbardziej zbliżonym do Johna Andersona wokalem Birula. Widok z góry najwyższej zamyka stronę A. No, wstęp to już jest totalnie Genesis z płyty The Trick of the Tail, czyli takiej, na której po raz pierwszy na wokalu jest już Phil Collins. Potem dochodzą 12-strunowe gitary akustyczne i wokal. Ciekawa gra Puczyńskiego na basie, taka bardziej melodyjna niż rytmiczna. A kiedy wreszcie nadejdzie, ta chwila oczekiwana. Potem znowu syntezator z solówką. Najpierw spokojnie, kameralnie, tak właśnie Genesisowato. Potem z gitarą i chórkiem robi się bardziej majestatycznie, ale z wyczuciem, bez kiczu. Strona B to, jak już powiedziałem, suita The Most Beautiful Day, która składa się z 4 części. Muszę je przeczytać, bo nie jestem w stanie ich spamiętać. Leśne wspomnienie, czas już iść, wyścig z czasem i najpiękniejszy dzień. Wszystkie części są tak dograne, że właściwie trudno powiedzieć, gdzie co się zaczyna. Już sam początek z syntezatorami, które kojarzą mi się wręcz kosmicznie, wprowadza klimat, jakbyśmy startowali w kosmos. Potem wokal i rytm trochę jakby funkowy. Czasu wciąż ubywa, wzrok słabnie od czytania. Ciągle mnożą się pytania. Kolejna część jest spokojniejsza. Lejące się gitara, długie dźwięki gitary, wyciągane tak jakby na potencjometrze. Takie plamy syntezatorowe i ogólnie klimat taki, jakbyśmy właśnie wylądowali na jakiejś obcej planecie. Duże wrażenie robi solo komendarka, które potem jest przejęte przez Andrzeja Puczyńskiego na gitarze.
Końcówka monumentalna podniosła w rytmie walczyka, tak jakbyśmy z powrotem wylądowali na ziemi. Ciekawostką jest to, że wszystkie partie wokalne, również takie chóralne, są wykonywane zarówno przez muzyków zespołu, jak i przez obsługę techniczną. Nie ma tutaj żadnego wsparcia jakichś chórów z zewnątrz. Po wydaniu płyta zdobyła bardzo szybko status złotej. Rozeszła się w 200 tysiącach egzemplarzy. No i co może nawet trochę zaskakiwać, bo to nie był czas, kiedy rock progressive był jakoś specjalnie popularny. No ale może właśnie to, że rzeczywiście była to pierwsza płyta, która po polsku nawiązywała do tej czołówki rocka progresywnego z Genesis i jest na czele, sprawiła, że ta płyta spotkała się z tak dużą popularnością, z tak dobrym odbiorem. To 200 tysięcy robiłoby wrażenie, gdyby nie to, że druga płyta zespołu Exodus, wydana w roku 1982, czyli Supernova, rozeszła się podobno w ilości 670 tysięcy egzemplarzy. Od roku 80 przez kolejne 3 lata Exodus intensywnie koncertował, ale popularność tego zespołu już była znacznie mniejsza niż przed rokiem 80. No, publiczność jednak dużo bardziej interesowała się zespołami, które grały muzykę bardziej współczesną niż Exodus. Albo tą sceną bardziej mainstreamową, czyli perfektowo-manamową, albo rodzącą się sceną punkowo-reggae. Między innymi z tego powodu w 83 roku z Exodusu odchodzi i Birula, i Komendark. Ostatecznie cały zespół rozwiązuje się w roku 1985. Podsumowując, The Most Beautiful Day to jest pierwsza rockowo-symfoniczna płyta w historii polskiego rocka. Pierwsze umiejętne nawiązanie do twórczości Genesis Yes i podsumowanie niejako działalności nurtu muzyki młodej generacji. I chociaż ten nurt trwał krótko, o tylko 3 lata, i zespoły tego nurtu w większości zostały wyparte przez zespoły z tak zwanego boomu polskiego rocka, to w mojej opinii, ale nie tylko w mojej opinii, nie byłoby tego boomu, gdyby nie muzyka młodej generacji. A to właśnie dzięki tym koncertom, dzięki tym zespołom polskie estrady przekonały się, że na muzykę rockową nadal jest zapotrzebowanie, nadal ludzie chcą jej słuchać, nadal warto organizować koncerty. W kolejnym odcinku, a właściwie w kolejnych odcinkach będzie o właśnie tych zespołach, które ten boom polskiego rocka generowały. Nie chcesz przegapić? Subskrybuj mój kanał.